Słuchajcie, jest sprawa taka. Jesteśmy w Lizbonie i mamy samolot. Wy już oglądacie, podejrzewam, to już święta minęły, ale my w poniedziałek, czyli w dniu Wigilii, lecimy do Polski, bo kupiliśmy tanie bilety, a naszym samochodem się nie opłacało jechać tam i wrócić, bo nie mamy opon, koszty biletu i dwa tygodnie, bo miesiąc byśmy tam jechali w naszym tempie. Więc kupiliśmy tanie bilety Ryanairem. Lecimy do Polski. Zostawiamy to samochód na dwa tygodnie. Mam nadzieję, że jak wrócimy, to samochód będzie stał w tym samym miejscu, w którym go zostawiliśmy. Oczywiście zostawimy naklejki Fruit Transit, pozamykamy wszystko, co się da, połańcuchami, pookręcamy. Wszystkie możliwe zabezpieczenia, jakie są, to zastosujemy. Ja nawet włożyłem taką kamizelkę ochronną. No, bo ktoś mi kiedyś doradził, że jak ktoś ma takie coś, to wszyscy myślą, że to jest w ogóle, wiecie, dostawczy samochód, nie? Więc porzucałem trochę śmieci, zostawiłem kamizelkę, więc będziemy to będzie wyglądało jak samochód dostawczy, który ktoś zostawił po prostu na dłuższy okres. Przez ten tydzień świąteczny się nie martwię, bo tu kompletnie nie ma ludzi w Lizbonie, a po nowym roku, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się nie zestanie. Miejsce w ogóle nie wygląda na restaurację. Jest jedynie taki napis. Słuchajcie, nie ma żadnych... No nikt by się normalnie nie domyślił, że tu jest restauracja, bo tu wisi pranie, a na dole jest restaurante i... No nie wygląda to z zewnątrz jak restauracja, ale jest. Jakby ktoś był w Lizbonie, był głodny, chciał zjeść dużo lokalnego jedzenia. Super klimat, jest fajnie, jest ciasno, ciemno, brudno trochę. Ale jest fajnie, jest dużo. Nie ma papieru toaletowego w toalecie, ręczników. Tak, to cała na piwę ode mnie. Daje mi 2 euro. Bardzo mili kucharze, widać jak gotują. Super, my lubimy takie miejsca. Tak, takie studenckie tak. Miejsce, tak bym to nazwała. O, coś takiego, studenckie. A ja lubię taki klimat. Ketchup i majonez był z Lidla, bo był z firmy Kania. A chyba w Lidlu sprzedają Kanie. To nie jest ważne, jest dobrze. Jest olbrzymi talerz, jest dużo, bo jest też deser, jest kawka w cenie. No i pół litra wina. Także, hello! Także jest super. Portugalia to jest jeden z krajów, który po prostu kochamy. Uwielbiamy klimat i ma on dużo takich swoich smaczków. Jednym z tych smaczków jest tak zwane azulejos. Są to kolorowe kafelki, którymi Portugalczycy ozdabiają ściany budynków. W Hiszpanii można je także znaleźć. Hiszpanie wykorzystują zazwyczaj także do ozdobień budynków, ale często one są jakby pod balkonami. Spod balkonu można właśnie zobaczyć, tam są te kolorowe kafelki. W Portugalii kafelkami ozdabiają domy i wzory na tych kafelkach są po prostu przepiękne, są kolorowe i chcę wam je pokazać. Choćby tutaj są 3 kamienice i zobaczcie, jak pięknie są one ozdobione. Wielkie skrzynki, zastanawiamy się z Łukaszem, co to jest, czy można tu wysłać paczkę, czy można tu odebrać paczkę, o co chodzi. I na szczęście jest tutaj z boku wyjaśnienie, są to schowki, w których bezdomni mogą trzymać swoje rzeczy. Wiecie, często ci ludzie mają cały swój dobytek ze sobą i żeby tego nie nosić, mogą sobie to tutaj schować. Bardzo fajny projekt, bardzo dobry projekt. W sensie dobry. Wydaje mi się, że fajnie, że ktoś pomyślał o tych ludziach i o tym, że faktycznie oni mają tyle rzeczy ze sobą, wszystko ze sobą i jak przychodzi im to, wiecie, nosić przez to miasto i tak dalej. Strasznie fajnie, że ktoś o nich pomyślał, o tym, żeby choć troszeczkę ułatwić ich trudne życie. Nie mówiliśmy wam do tej pory o tym, nie było okazji. Fado. Fado to jest narodowa portugalska muzyka, taniec i granie na takim specjalnej gitarze. Jeszcze nie mieliśmy okazji go usłyszeć. Puścimy wam może coś w podkładzie, mam nadzieję, że coś się znajdzie. Bardzo piękne, bardzo warte na pewno zobaczenia. My sobie to obczajmy na YouTubie. Kaśka ostatnio próbowała tego, dzisiaj ja spróbuję. To jest narodowy. Portugalski wiśniowy trunek, który jest serwowany w czekoladowych kieliszkach. To jest gin, ja, no to gin.
Wiesz, obrigada. Obrigada. Ciao. Zdrówko, wasze zdrowie, wszystkiego najlepszego z okazji świąt i nowego roku. To jest domowa. To jest naleweczka robiona przez pewnie tą panią. Ta pani robi. Przepyszna. To na stówę było domowe. Dobra. Te babci się siedzą tu na ławeczce. Sprzedają. Serwują. Serwują po prostu przechodnią domówkę. Nie. Wąskie uliczki to jest esencja Portugalii. W każdym mieście jest gdzieś obok jakby centrum, jest ich mnóstwo i w ich labiryncie można się zgubić po to, żeby poczuć smak i klimat Portugalii. Często spotkam moją cyferkę. Praktycznie wszędzie. Oj, jest pranie. Oczywiście, że jest. Ja widziałam, że taki człowiek, on trzymał oba kamienie i jakby starał się je wyczuć w dłoniach, jakby starał się złapać ich balans. To jest moje szefowe, to ja bym sobie nie dał rady w życiu. No po prostu widziałam, jak taki pan to robił. Zdjęcia. Łukaszowi się udało. Ja po prostu jestem... Trochę na płasko, ale kiedyś się udało. Kiedyś powiedziała Kasia, moja żona, to doma wspaniała, że czego się nie dotknę, to wszystko jest sukces. Nie będę komentował tego. Udało mi się to, zrobiłem to pierwszy raz w życiu. O, tu jest ta gitarka, o której wam mówiłam. Tak wygląda ten instrument, na którym grają fado. Pokaż, co tam kupiłeś. Kolejna porcja cudownych kartek dla patronów, widzów i wszystkich ludzi, którzy prosili o kartki. Słuchajcie, mamy cudowne z sardynkami, z lizbońskim azulejo, rybki, pasze zenata, tramwaje. To jest super. Także zaraz mamy już znaczki, teraz tylko musimy je zaadresować i wysłać do Polski. Zdjęcie robiłaś? Nie, nagrywam cię. A, okej. Okay. Tuktuki to jest stały element... czego? Krajobrazu. Krajobrazu Lizbony. Co to jest tuktuk? Pierwszy raz to widzę tak naprawdę. O, nie kłam! 7 lat temu to widziałem. Kasia musi tu wejść. Tuktuki to jest taki pojazd. I tego jest wszędzie pełno w Lizbonie. Po prostu można sobie zapłacić, wynająć i mieć przejażdżkę takim śmiesznym pojazdem. Gawlas poszedł, a turyści się na mnie dziwnie patrzą. Znalazłem butelkę, którą otworzymy, jeżeli dostaniemy 100 tysięcy subskrypcji. To będzie jedna butelka szampana. Ale zaprosimy wielu. Stań, Kasia, żeby pokazać skalę tego obiektu. To jest moja dłoń. To jest regularny size butelki. Mniej więcej. Ale zaprosimy wielu na otwarcie. Tak, nie wypijemy jej samej. 100 tysięcy subskrypcji i kupujemy taką butlę. O, dzień dobry. Słodkości moje. Słuchajcie, jaki Mikołaj ma cudowną, lukrową... Mikołaj śpi z kotem! Pierzynka. Najlepiej. Ale popatrz, jaką ma choinkę. Nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć, to są z makaroni. Nice. Nawet masz... To jest cukru. Ojej, cudownie. Wiem, że już jest dawno po świętach,
emitujemy tego vloga troszeczkę z opóźnieniem, ale jest dzień przed Wigilią. Dwa dni przed Wigilią. I tu jest shopping center, centrum handlowe i po prostu szajba, totalna szajba. Wszyscy wychodzą z siatami, wszyscy z torbami obładowani. Prezenty, prezenty! Ci ludzie wysiedli z windy, ponieważ w Lizbonie jest bardzo dużo, tak samo jak w Porto, bardzo dużo wind, ponieważ miejscowość jest wybudowana na wzgórzu i żeby ludzie też nie chodzili, to... Dzień dobry, witamy, witamy, dzień dobry. To ludzie mają windy po prostu i można sobie wyjechać do góry albo na dół. You are YouTubers? Yes. Poznaliśmy chłopaków, którzy są pochodzenia portugalskiego, ale mają tatę z Polski. Cześć. Jak masz na imię? Tomasz. Tomasz. Michał. I Michał. Żabrowski. Pozdrawiamy. Chłopaki portugalsko-polskie. Tak, tata Polak. Tata Polak. Fajnie, dostali od nas wlepkę. Po polsku, panią na po polsku. Tak, tak. A my jesteśmy na szczycie tej windy, z której widok... Taki jest widok, no. Co wam będę mówił, no. Popatrzcie sami. Siedzimy sobie wieczorem, odpoczywamy, pijemy piwko. Podchodzi sprzedawca, szedł taki facet z koralami, no, identyczne korale jak Kaśka ma, no, więc zaczepiliśmy go, no on nam zaczepił. Gadka Szmatka, skąd jesteś, z Polski? O, bardzo lubię Polskę, Hakuna Matata. I dał nam takie w prezencie, takie opaseczki mi i Kasi i życzył nam wszystkiego dobrego, ponieważ są opaski na szczęście, tak? Na happiness and... Powiedział, że bardzo lubi Polskę. Tak. Umiał powiedzieć dziękuję, dzień dobry. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo miły gest. I nie chciał pieniędzy za to. Yeah,